Witajcie w kolejnej części naszych przygód z grą Shelter. Tak, Wracamy do wracamy po roli. przerwie. Tak jest, mały urlopik był, ale teraz już zajmiemy się na poważnie hodowlą tego pięknego stada rysi. Co sugerujesz, Maćku, że powinniśmy teraz zrobić? No, Mamy. szczerze, że nie wiem. Mamy te znaczniki. Patrz, tu ja widzę. Zające mi się podświetlają, okej. To do polowania się przyda. I to jest chyba te zapachy niby, nie? Czy coś takiego. Znaczy, ja nie wiem, czy to są zapachy, skąd ty żeś wziął, że to są zapachy No niby, to jakiś ale. zmysł, tak, tego rysia, czy no co on tam. Czy myślę, że to jest. To mogą nawet nie być jakieś konkretne lokacje, tylko to mogą być oznaczenia, które jakby pozwalają ci orientować się mniej więcej w terenie. Ponieważ tutaj pewnie nie ma żadnej mapy. Rysie znane są z tego, że nie umieją korzystać z mapy na dworze, więc. Nie są kartografami. Dobra, masz rację. Czyli po prostu może po prostu zacznę polować i może spróbujemy się kierować na to tym razem. No, myślę, że trzeba sobie wyznaczyć jakiś cel i zmierzać w jego kierunku. Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, żebyś tak biegał, bo z tego co pamiętam, ta stamina ci się kończy. No, ale zobacz, znalazłem jakieś. Chyba Zdaje z się. nory żeś coś wygrzebał. A chciałem dać to moim dzieciom, a nie. No dobra, nieważne. No, ale ta stamina wraca, nie? No, to nie jest tak, że. Jak chcę upolować na przykład tego. Gerbala, czy co to jest? Którego karmimy? To się chyba One samo chyba tutaj. wszystkie naraz żrą, wiesz, tu nie ma już takiego podziału. A nie, jednak nie. No, dobra. Fajne to podświetlenie. Okej, to może teraz na króliczka. A może kierujmy się w stronę tamtego znacznika Dobra, jednak. jednego królika jeszcze idę już w stronę znacznika, okej? Biały podobno daje najwięcej jedzenia. Dobra, nie. Ale jesteś najmądrzejszy, więc się zmylił. Bardzo mnie zmylił. No dobra, tamten znaczek jest tam, pójdziemy sobie powoli i będziemy za. Patrz, tam jest gniazdo jakieś. Jak ja mogę do tego gniazda? Wiesz, że to gniazdo No jest? jest na drzewie zaznaczone miejsce jedzenia. Musisz baranka przypierdzielić w to drzewo i może spadnie. Ale to nie wygląda jak gniazdo. No to co, no zobacz, no. Gniazdo, więc jaja są w środku. No faktycznie. Czy to oznacza tak, że to jakiś ptak morderca żyje, czy? Czyli lewym przyciskiem myszki, podobno, tak? Zrzucamy. Ta. Spadło coś? O, no dobra, i teraz jak dzieci? Same sobie poradzą? Chyba. Ta, jedzą, zobacz. A cwaniaczki. Dobre. Trony, czy jestem potrzebny do czegoś innego, oprócz No to musisz trząść zrzucania. drzewem. Tam gdzieś króliki widziałem. No, generalnie zwierzyny tu jest pod dostatkiem. Ach, pięknie złapany biały królik. Nie, ponownie powiem, jak na razie to życie tego rysia jest bardzo proste, miłe i przyjemne. Nie wiem, czy tutaj krążą po Nic, okolicy. tylko zostać rysiem. Żbikiem. Oj, przejadły się, zaraz nie chcą zjeść nawet. A ten jakiś umazany był trochę w krwi. Batman to był chyba. Te zaczony rosną? Czy jeszcze większe? Fajne są już, zobacz. To tak wygląda mały ryś, Nie, jak jakiś weź małaś obróć świnia. kamerę, pokaż je od przodu. One są tak krwią umazane? Nie, to chyba jest. No jak nie? No No zobacz. zobacz, łapką macha. Nie. No może jest, pewnie jest jakaś tam grafika symbolizująca. No ale dobra, w takim razie wyruszymy, skoro one są przejedzone. Nie wiem, czy jest sens. Tak się skradać, bo ona się powoli porusza. Co to tak dyszy? No może sobie dyszy, co? Podyszeć sobie nie można, może gorąco jest. Okej, rzeka będzie wyzwaniem jakimś. Prawdopodobnie. Nie wiem, czy dzieci są wystarczająco duże, żeby przepłynąć rzekę. A jeśli gra ma takie naturalne granice jakby, to pewnie za rzeką będą już jakieś trudniejsze No mowy. właśnie nic nie będzie za rzeką, bo może nie da się jej przekroczyć. No to będzie smutny koniec rodziny, po prostu otarły się o niewidzialną ścianę. O kurczę, może to trzeba tam do brodu jakiegoś. One nie muszą pić, nie? To one pewnie Nie krwią się sądzę. zaspokajają. No nie, no to ewidentnie nie powinienem wchodzić chyba z dziećmi do tego. No nie wiem, spróbuj może ty trochę wejść. No, a mogę pić wodę? Dzieci możecie. Dzieci! Dzieci! Podwodne Dzieci! rysie! Dzieci! Okej.
No nie wiem, no ryzykować, no nie wejdę do tej wody, jak one tam. Nie no dobra, to jest. Na logikę to jest niemądre. Ale nasz cel jest po drugiej stronie. Więc chodźmy znaleźć brud. No idźmy wzdłuż, może coś znajdziemy ciekawszego, jakieś krótką przeprawę, żeby nie ryzykować. Bobrzotama. Nie, zobacz, tam chyba jest faktycznie przejście. Jest, widzisz? Jest po tym, jest faktycznie, ale może być chronione. Przez tak, trolla? Nie wiem, wilka? Zobacz, ważka. Ale... Ważka G. Gra mnie nie instruowała, że mogę jeść ważki, chociaż to by było też rozsądne. No, grafika przypomina mi czasy Seal Team trochę. Nie wiem, czy pamiętasz taką starutką gierkę. Nie, chyba akurat w to nie grałem. O, patrz, coś... Patrz, dzieci same sobie się żywią. Zuchwałe. Że nie ma tu krokodyli. Zobacz, masz tam mostek. To idziemy. Co to za jakieś zwierzątka? Takie to żaby są? Gdzie? Tak, to już były żaby w tej grze. Podświetlmy sobie. Ta, żaby. Albo robaki takie wielkie. Nie, to żaba. O, same do pyska wskakuje. Czy jakiś tutaj poziom trudności ja ustawiłem niski, że... To nie było poziomu trudności. Ja mam w pysku tą żabę. Posiłek będzie po drugiej stronie, dzieci. Proszę za mną. Gęsiego. Wężykiem. O, świetnie. Uf, dobrze, że grałem. Dobrze, że umieją latać. Opłacało się zainwestować w buty lewitacji plus 5. Bardzo ładnie przeszliśmy, ale patrz, jakby tutaj ziemia trochę ciemniejsza. Taka sugeruje grozę pewną. No, moczary. Zjedzcie żabę. A no, gdzie one widzą coś fajniejszego. Dobra. No cóż, no dalej idziemy w takim razie na znacznik, prawda? To będzie nasz krzyż południa. Czekaj, czy to może jest słuch? Cholera wie. Dlaczego słuch? No nie wiem, no znacznik jakiś... jak znacznik, nie dorabiajmy do tego... No ale widzę tak, że na tym dziwnym podświetleniu te, wiesz, czerwone obwódki dookoła jadalnych rzeczy. Może instynkt? To jest Eagle Vision z Assassin's Creed'a. Czy jak to się tam nazywało? Dobra. Ciągle czwórka. Nie masz jakiegoś takiego pośredniego... No nie mam biegu? Właśnie, nie mam. Albo idziesz... O, coś się dzieje. Coś się dzieje. Będzie pewnie zbli... Coś się dzieje. No wiem, że coś się dzieje, no. Masz kontrolę nad rysiem? Tak. Mam w pełni kontrolę nad rysiem. Gra chyba zapisuje nam stan. Nie zapisuje. Jest saving był na prawym dolnym rogu. I zdaje się, że to miejsce po prostu było taką... miejsce tranzytowe? Tak, dokładnie. Tak? I tutaj są jakieś góry, a to trochę dziwnie. Rozwiązane, powiem szczerze. Tak, troszeczkę tak. No ale to jeżeli to może w jakiś tam sposób powiem. A weź pokaż teraz, jakie masz znaczniki. Coś takiego. I coś takiego. Aha, czyli to są znaczniki po prostu miejsc tranzytowych. Tak, tranzytów do innych lokacji. Nie wiem, czy troszeczkę się tutaj nie wepchnęliśmy bez sensu, bo nasze rysie jeszcze małe, a tu mogą być, jest, nie wiem, leopardy na przykład. Leopardy. No, śnieżny leopard. Yeti. Gniewny Yeti jakiś. W sumie tak naprawdę do końca jeszcze tamtej mapy żeśmy nie zwiedzili, zobaczymy, może teraz tutaj. No ale tak do końca to nawet nie wiemy za bardzo, co my tu mamy robić w ogóle. No mamy wychować czwórkę rysi. Uf. Rysi uf? No rysiów, nie. Rysików. Jak to się odmienia. Tu niewiele pożywienia. Króliki są. No dobra, pierwszy... To właśnie twarda szkoła życia będzie dla nich. Pierwszy posiłek na nowej mapie. Ja ty! Zawsze bawi, musisz kiedyś tego spróbować. Może nie jako ryś, któremu damy? Połóż na ziemi, który... O, patrz, jak się rzucił Batman. No, mogą dwa na raz jeść. Ten biały coś nie chce jeść. Ja uważam, że on zdechnie jako pierwszy. Bo on był nieudany.
No tak, teraz się zmieniła nam pora roku znowu, ten kolor, nie? No, mówiłem ci, że tu się to zmienia tak. No, to bez sensu. Być może zależnie od pory roku powinniśmy w określonych lokacjach. No ale jak na razie mamy wszędzie żarcie, dzieci są zdrowe, nic na nas nie poluje. Chociaż tutorial nas... O. Jeżeli widzę mopka z takiej odległości, tam daleko, to może być wilk. Tam. Chyba, że to nie ma tutaj perspektywy zachowanej. Po prostu spasiony królik. No, królików jest tutaj mnóstwo. Weź poszukaj, może nie wiem, może jakieś nory są tutaj, czy coś. Co to za czarne ptaki? Weź, zobacz, no, albo tam na lewo, albo na prawo, masz takie jakieś... Masz na myśli... Formacje skalne. Rozumiem, że potrzeby dungeona masz. Tak, dungeona jakiegoś z lutem dobrym. M, co to jest M? Śniem może. No patrz, jednak rysie mają mapy. Mają mapy, dobre. Czyli musimy iść na to drzewo. Nie, no z tego drzewa to my przyszliśmy moim zdaniem. No dobra. Okej, okay, no ale zrobię tak jak powiedziałeś, idziemy poszukać sobie jakiejś jaskini. Weź obejdź dookoła, to po prawej może. Co to myślisz? No. Są dzieci ze mną? Żrą coś pewnie. O, wow, co to? Serenki, o. To można by zjeść. No dajesz. Uważaj, żeby cię nie ubodło. Nie, no nie wiem, czy ryś jest w stanie upolować coś takiego? Zależy. No to może troszkę, bo to... Który ma level. Rozumiem, bo to pewnie, wiesz, potem dojdzie nam tutaj polowanie w grupie, bo na razie to pewnie jesteśmy zbyt cięcy na to. Zaraz coś tutaj znajdziemy. Pytanie po co, skoro i tak tych królików jest pod dostatkiem? Może jak upolujesz takiego jelenia, to bardziej urosną. Może na przykład znajdziemy, tak jak powiedziałeś, jaskinię, której wejdziemy, pojawi się opcja, nie wiem. Chilloutuj się w niej i potem kolejny etap dzieci podrosną. Będą miały własne dzieci. No zobacz. Możemy wskakiwać. O! Co? Przed czym uciekał ten królik i... Wpadł ci do gęby? Tak. Gra sugeruje, żebyśmy wskoczyli, ale to bez sensu, może to... Znaczy myślę, że chodzi o to po prostu, żeby cię nauczyć tego wskakiwania. No ale to mnie już nauczyło, wiesz. Mogę dziecko wziąć w gębę? Mogę. Pamiętasz, jak się wskakiwało? Tak. Dobrze. A, wszystkie dzieci weszły od razu. A, to jakiś szybki teleporcik. No to się przestraszyłem, może trzeba było... Gdzie są te dzieci teraz? Zeszły za mną? Nie, no zaraz się pojawią obok ciebie, spokojnie. Okej. No nie wiem, no ja czuję pewien niepokój, jakby coś tu polowało. Może to jest takie miejsce, w którym się można schronić. O, wilki. Ziomek, ale nam się udało, widziałeś? Widziałeś wilki? No coś tam widziałem faktycznie. Coś tam przebiegło. O, uważaj, tu jest. Ha! On się jakoś na różowo podświetla, tak? No tak. Chyba na różowo się podświetla jak... Dobra, gdzie jest Batman? Wszystkie są. Wszystkie są. No nie, masz... No weź włącz teraz to podświetlenie. Tak to włączasz to podświetlenie non-stopa. Jak trzeba, to... Deszcz pada. Chyba teren je blokuje. No na szczęście nie potrafią skakać, jak... rany, straszne, straszne. Dobra, dzieci, jak... Był głupi, jakby dzieci spadły. Zaraz spadną, spokojnie. No jest ten skurczysyn tutaj. No weź teraz podświetl. No nie, na czerwono. Nie możesz go z łuku zastrzelić? Z górki? Nie mam skilli tutaj, wiesz. Rzucić kamieniem? Co ja mogę zrobić? Można po prostu poczekać, aż się znudzi ten wilk, nie? Na przykład. A myślisz, że jemu się nudzi? Czy mogę zeskoczyć i walczyć z nim? Chociaż nie, no w tym... W tutorialu ona uciekała przed wilkami, ale z drugiej strony była w ciąży, nie?
Nasza inna, czy lna. No tak, tylko że... Nie wiem, może rzuć w niego jednym, tym białym. Może się wczepi. Czeka na ofiarę prawdopodobnie. Albo możesz po prostu z drugiej strony zeskoczyć i spróbować jakoś się oddalić. No... Myślę, że może po prostu w tym momencie zakończymy ten odcinek. Zobacz, tutaj króliki siedzą. Nie, a, tu drugi wilk jest. Który się zablokował nam trochę w skalę. Może one są po prostu generalnie zablokowane w skalę już. No to co, kończymy ten odcinek w tym momencie? Taki pełen napięcia, pełnym. Suspens utrzymujemy? Tak. No dobra. Więc dziękuję wam bardzo za uwagę. Będziemy teraz częściej wrzucać przygody pani Rysiowej. Pani Rysik. I ich dzieci. Dziękuję wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia.